Witajcie, rodacy. Dzisiaj przedstawię Wam najnowszy model słuchawek dla graczy od Sharkuna, czyli SGH3. Sprawdźmy, jak wypada w testach z udziałem gier i muzyki. Z przodu naszego opakowania przoduje kolor niebieski i czarny, jako że jest to seria Skiller. Lakierowane elementy dodają zaś efektu produktu premium. Z tyłu oczywiście mamy wszystkie najważniejsze detale techniczne, a dowiedzieć się można na przykład tego, że słuchawki te są kompatybilne z PC-tami, PS4 czy Xboxem One. Po otworzeniu pudełka całość robi piorunujące wrażenie, bo nie dość, że wszystko jest bardzo dobrze zabezpieczone na czas transportu, to pianka jest idealnie wytłoczona i prezentuje grajki wyśmienicie. W środku oczywiście znajdziemy instrukcję obsługi, tak więc jeżeli są to Wasze pierwsze w życiu słuchawki, to ta może się Wam przydać. Mamy oczywiście odpinany mikrofon na gęsiej gumowej szyjce, jak i małą nakładkę, by nie było słychać takiego denerwującego dmuchania. Jest krótki kabel USB z budowaną tam kartą muzyczną, jak i paroma przyciskami do mutacji mikrofonu, zrobienia głośniej, ciszej, czy włączenia equalizera bądź trybu 3D. Na kolejnym 260-centymetrowym odpinanym kablu znajdziemy potencjometr dla naszego mikrofonu, jak i jeszcze jeden przycisk do włączenia go bądź wyłączenia. Przewód jest zakończony dwoma jackami i tak jak wszystkie są one pozłacane w celu zmniejszenia zakłóceń. Same słuchawki po wyjęciu sprawiają wrażenie bardzo eleganckich. Nie znajdziemy tu odrobiny krzykliwych kolorów, a jedynie matową czerń z domieszką lakieru na bokach muszli, gdzie widzimy literę S. Samo wykonanie jest kapitalne. Nic nie trzeszczy, jak słuchawkami trochę sponiewieramy, a użyte materiały jak plastiki i aluminium są bardzo dobre. To znaczy nie widzę, by to były jakieś tanie elementy. Ważnym aspektem jest natomiast komfort ich użytkowania. Tutaj wpływ ma na to waga, a 320 gram pozwoli na długie ich użytkowanie bez ucisków. Mamy oczywiście na padach ekoskórę, ta jest miękka i wygodna, a to samo tyczy się pałąka wyżej, tam trochę więcej mogli pianki wetknąć, ale to już moje małe czepialstwo. Dobrze natomiast, że ten element automatycznie dostosuje się do naszej głowy. Jak zatem sprzęt wypada w grach? Tutaj Sharkun jak zawsze dobrze się prezentuje. Dźwięk jest czysty, a kroki i strzały bardzo wyraźnie słychać. Pozycjonowanie wrogów zarówno przy włączonym equalizerze albo bez niego również w porządku się tutaj spisuje. Nie miałem problemów, by wiedzieć, że wróg właśnie idzie z pierwszego piętra wprost pod mój celownik, a to jest bardzo ważna informacja, bo to właśnie dla graczy ten sprzęt jest kierowany. Niestety, o ile bardzo dobrze te grajki spisują się podczas zabawy w grach, tak gorzej wypada przy muzyce. Będąc dokładnym, jedna rzecz mnie smuci. Otóż brak jakichkolwiek basów. Tak więc jeżeli słuchacie trapu albo innych mucek, to dropu tutaj nie odczujecie, bo słuchawkami po prostu nie trzęsie. Próbowałem tutaj zmienić ustawienia w Windowsie, a nawet przełączać profile przez oprogramowanie Sharkuna, jednak mój wysiłek na wykrzesanie z tego headsetu jakichś wibracji poszedł na marne. Greki natomiast bardzo dobrze sprawdzają się wszędzie tam, gdzie tony niskie nie są aż tak bardzo potrzebne, czyli w muzyce klasycznej, szantach itd. A jak wypada mikrofon, bo przecież to ważne narzędzie do komunikacji. Tutaj chylę czoła, bo to jeden z najlepszych, jaki widziałem w takich headsetach, ale posłuchajcie testu sami. Raz, dwa, trzy, cztery, to jest test wbudowanego mikrofonu w SGH3, najnowszego od Sharkuna. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Reasumując, Sharkun Skiller SGH3 świetnie nadaje się do grania, bowiem wytwarza naprawdę czysty, klarowny i dobrej jakości dźwięk. Ważne jest również tutaj to, że pozycjonowanie wrogów także stoi na wysokim poziomie. Świetne jest również spasowanie tych słuchawek, jak i użyte materiały. Ekoskóra plus aluminium da nam zarówno wygodę, jak i wytrzymałość. Podobać może się również stylistyka słuchawek, bowiem nie uświadczymy tutaj podświetlenia czy krzykliwych kolorów. Dominuje tylko czerń. Niestety jednak, jeżeli chcecie kupić ten sprzęt tylko do słuchania muzyki, to odradzam. Brak basów tą przyjemność po prostu obniża o 3 poziomy. No i jest jeszcze cena. Grajki mają kosztować około 300 zł, tak więc nie mało. I tutaj sami musicie się zastanowić, czy w tym budżecie nie lepiej kupić czegoś innego. No i cóż, tym oto optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.